poprzednio w Unepic. Czuję, jak moje moce wracają. Wszystko dzięki tobie, mój młody przyjacielu. Przekazuję ci moją wiedzę na temat zielonej magii. Zmierzmy się ze strażnikiem w takim razie. Wycofajmy się taktycznie. No i wspaniale. Możesz, tobie nie. Drewno poleciało. Magiczne drzewa, odporne na ogień i topory. Czy tobie się wydawało, że chciałem ci pomóc? Nie wstydź ci tak z młodą dziewczyną, starcze? Mogłaby być twoją córką. To moja córka. Harna Banku? Harna Bank, jedyny autoryzowany bank na terenie tego zamku. Teraz. Okej. Pyk. Fajnie. Jak siekam. Zabiję. Okej. Zobaczył mnie. Już nie. Zamrożę cię. Jest, piersi uderzyliśmy. Ło! Fajnie. Skarby! O, eliksiry. Przydadzą się, a słuchajcie? Ja myślałem już, że coś tu jeszcze będzie ukryte. Okej, wszystko. Ale dalej jestem ciekawy, czy coś tu jest. Jeszcze. Ale chyba nie. Dobra. Przemilczmy to. Okej, tam znowu ktoś potrzebuje pomocy. Chyba. Okej, to na razie. Dobra, idziemy. Fajnie. Cześć. To twój pupilek, czy... Zapytamy. Duże to ognisko, co nie? No, tylko ma te ognisko oczy. Stary Munskpa patrzeć Morkok. Morkok? Masz na myśli ten ogień? Nie, ogień nie mieć imię. Morkok złodzi ukraść klucz Munskpa. A gdzie ten Morkok? Nikogo tam nie widzę. Morkok nieżywy za ogień. Aha, ten szkielet, fajnie. Aha, teraz go widzę, to ten szkielet, prawda? Dałeś sobie ukraść klucz nieruchomemu trupowi? Nie, Munskpa zabić Morkok, czarna magia, ale on już być za ogień. Munskpa nie móc przejść przez ogień po klucz. Munskpa dać nagrodę za klucz. Ten ogień nie wygląda zbyt przyjemnie. Co oferujesz w zamian? Munskpa oferuje legendarna włócznia. Ha, 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 co za głupie stworzenie. Ten wielki ogień to nic więcej jak sprytne zaklęcie iluzji mające przestraszyć śmiałków. Dzięki za info, Zera. To będzie najłatwiejszy zadanie w historii. No, dziadku, szykuj nagrodę. Zaraz tu wrócę z kluczem. Zera, nie wierzę ci. Nie ma tu przejścia? Jakiegoś? Jakoś bym tu przeszedł? Na pewno? Dołem? Górą? Nic? Przecież ja zginę, jak tędy przejdę. Ja nawet nie próbuję. Nie. Sorry. Spójrzcie, siódemka. I powiedzcie, że to iluzja. Nie. Na razie. Zaczekajcie. Mam pytanie, czemu tu jest takie... Aha, dobra, bo to światło i te sprawy. Może jest inna droga. Cześć. Łożesz. Tak chcesz się bawić? A co powiesz na takie coś? I na takie. I na takie. A, nie uciekaj, człowieku. Znaczy, satyrze. Te satyry są już mocniejsze. Chyba satyry, jak dobrze pamiętam. Co to? Jakiś chłopak zwykły? Czy...
Ej, mały, nie powinieneś się tutaj kręcić. To niebezpieczne miejsce. Nie martw się, zrobiłem parę pułapek. Chyba pułapek. No. Pułapek. Przecież mówię. Ha, dobra. Ej. Pułapek. Ej. Au! Nic nie mów. Po co tu ta pułapka? A, wiedziałem, że coś tu jest. No z drugiej strony też? Nie. Nie lubię cię, młody. Gin. Gin. Ja cię. No. Ja jak dostałem, to nie mogę dokończyć czaru. Mam gacie. Elfie gacie. Pięknie. No i czym innym nie marzyłem. Tu coś jest? Nie. Tu jest pułapka. Tego młodego. Dobra. Tu jest pusta? Pusta. Tu? Też. To idę dalej. Tam na dół bym się... Aha. Na dół nie przejdę. Aj, co tu się zaś kręci? I lata w kółko. Mhm. Lewiathos. Ekstra. Ej. Nie! Co ty chcesz ode mnie? Okej. Zabrodzimy go? No tak, to go trafię. Ło! Nie wiem, co to robi. Ale nie dam się. No. Trafię go kiedyś. Może jak go zamrożę, to zwolni, ale... Jest! Zwolnił. Łożesz. Aha, mnie przyciąga promieniem. Czemu nie zwolniłeś? Jeju. Nie, 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 nie. Wiedziałem. Coś tu nie gra. A. Nie udało ci się, stary. Jeju. Jak ja cię mam? Nie dam rady. Muszę przybliżyć cię. A. Łożesz, łożesz. Miałeś chwycić cię tej liny. Gdzie ja zacznę? O, dobra, tutaj. To co, ogniem go? Sprawdzimy. Przecież jako nie trafię. Trafiłem. Czarów. Tu. I teraz właśnie. Okej, już wiem, kiedy strzelać. Okej, zakręcie. I teraz. A. Nie masz ze mną szans. To co u was słychać? Jak tam beczki inne? Aha, już wiem, co się stało. Jak zginąłem, to teraz wszystkie te... stwory na nowo żyją. W tych innych pomieszczeniach. Nie, 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 nie. Teraz. Za późno. Teraz. Nie, 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 nie. No! Klikałem! Klikałem tą strzałkę w górę. Jeszcze? Dwa razy? O, z takim celem to jeszcze z 30. I ostatni raz. Gim. Jest, udało się. Nie wyleciało złoto, nie wiem, z 1000 sztuk złota. Teraz powinien tak wpaść jeszcze. Na te kolice. Ach, straszne. Oczywiście, że pusto. Nawet pieniążka nie dadzą na pocieszenie. Ten wąż się nie odwróci, nie? To niech zamarznie. Gin,
Zamknij to. Jest. I o to chodziło. No chodź, będziemy walczyć. Na śmierć i życie. Ja już wiem, co jest na dole, to na dole są kolce. Ekstra. Możesz. Dobra. Teraz coś czujesz, że zaraz zginę. O, jakiś mieczek. Aż se sprawdzę. 153 obrażenia, a ja mam jakiś magiczny, nie? Dodatkowo... A, insektom. A to tam, insektom. To już tu nie spotkam. Okej, chodź tu. Tu się czuję. Bezpiecznie. Słuku? Dobra, idzie na mnie gościu. Już go nie ma. Okej. W sumie jak już patrzę na grubą powyżej 40 minut. A tu co są? Tu coś lata. Nietoperze albo wrony. To idzie. To już mi jak nietoperze. Właśnie. My jesteśmy tutaj. Myślę, że w tym miejscu zakończymy naszą przygodę na dzisiaj. Taki rekonesans mały. Też kurczę. Jak daleko? Jak daleko? Jest ten drugi. Że tak wszystkie po prostu wezmę. No, jak mnie zaraz łapie. Dało się. Druga brama, jak daleko jest? Jestem ciekaw. Może przejdziemy. W sumie wszystkich zabijać tu chyba nie ma sensu. Ło! Oczywiście, że nie zdąży. Jak ja nie zdążyłem? Zabiłem go, dostałem. Dostałem za to ten. Nie wiem, czy punkty, ale dostałem na pewno. Okej, uciekamy stąd. Skrzydła. Musi być jakieś wytłumaczenie. Możliwe, że poślizgnąłem się i wyrżnęłem głową w muszle. Może leżę śpiący w jakimś szpitalu. No jasne, to jest to. Jestem w szpitalu, śpiący, a moja świadomość walczy o przetrwanie. Cały ten zamek to jeden wielki test. Jeśli pokonam Harnakona, powinna zniknąć bariera, która mnie powstrzymuje. Powinienem się obudzić. Pokonać wielkiego mistrza? Ha, ha, ha. Potrafisz mnie rozśmieszyć. Ach tak, czemu sądzisz, że nie mógłbym go pokonać? Harnakon jest wszechmocny, nieśmiertelny, boski, zabił setki ludzi. Tja, pewnie gdyby tutaj był, paliłby ludzi wzrokiem i strzelał piorunami z tyłka. Głupcze, jak śmiesz tak mówić o Harnakonie? Czy za każdym razem, jak ja cię o coś pytam, musi to się kończyć kłótnią? No niestety, nasz przyjaciel Zera ma świrę na punkcie wielkiego mistrza Harnakona. Tak tylko mówię. Po co tu jest to przejście? Jest tu jakaś dziura? Nie. Tylko, żeby pochodnie zapalić. Normalnie. Dobra, ja chcę ten. Chyba nie dojdziemy tak prędko. Jasne, jeszcze jakiś tam pędzi wiatr tym. Nie, 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 nie! No fajnie, swoich też zatruwają. Ciekawe, czy żabalon by go zabił. Ty, żabalon, ty jeść tych na dole. Zażerasz, czy nie zażerasz? Będziesz się spinał? Będzie się spinał! Nie, żabalona! Zabijesz go czy nie?
No powiedz, że tak. Takiego wielkiego żuczka gnojaczka nie zabijesz. A tego? No powiedz, że tego przynajmniej. Oczywiście, że nie. Szabalonie? Odwołam cię. No na nic cię tu nie przydasz. Okej, okay, leci drugi. Tu jestem. Ajo. Zaraz umrę. Dobra, napijmy się eliksiru. On chyba więcej nawet leczy. On leczy chyba tyle samo, co ta magia. No. Okej, okay, nie zatruł mnie. Chwała. Dobra. Co jest tutaj? Zabiłeś 1000 potworów. Ha, 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 ha. Fajnie. Ale to są jakieś inne strzały teraz. Ekstra, długa strzała, to jest... To jest strzała do łuku, można ją również używać do usuwania włosku z uszu i drapania się po plecach. Fajnie. Kocham ten topór. Na 7 poziomie. Ło, prawie 200. Epie łuku. Dobra. O! Kolejny dziaduś. Co się stało? Hej dziadku, co robisz tak daleko od swoich ludzi? Ja stary, wszyscy śmiać się, młode nie mieć szacunku. Sorki, nie chciałem cię urazić. Ty dobry dzieciak. Zdradzić sekret? Ja znać przepis na eliksir młodości. Ty znów być młody i silny, pokazać młoda arogancji, kto rządzi. Eliksir wierzchni młodości? Dający siłę w dodatku? Super, to czemu jeszcze go nie użyłeś? Brak ostatni składnik. Na dole jaskini, gdzieś strażnicy, pilnować smocze jajo. Ja za stary, aby ukraść. Potrzebna pomoc. Smocze jajo? A co dostałem w zamian? Ty pomóż staremu, stary dać ci pierścień siły. Kol zarek. Zadawać siły w bitwach. I ważne, żeby jajo nie zbić. Ty rozumieć? Nie zbić jajka. Dobra, rozumiem. Przyniosę ci je w całości. Będę ostrożny. Spoko. To tu na dół, tak? Ale fajne grzybki. Tu orzesz! Śmie wystraszył. Ty na górze się rusza. Dobra, nie byłem przygotowany. To by się spodziewał, że wystraszy się grzyba. Gin grzybie. Jeszcze ten. Okej. Okay. Dobra, to było straszne. Gościa zabije, bez problemu. Te grzyby były najgorsze. Nie spodziewałem się w ogóle takiego obrotu sprawy. Ten grzyb jest normalny, okej. Chodź tu, bo cię tutaj potrzebuję. Spoko, patrzcie. Ciach! I go zamroziłem. Okej. Jajo. Oj, sorki. Jajo. To chyba jajo, o które prosił stary goblin. Ależ ono ciężkie. Będzie z tego mega omlet. Ha, ha, ha. Filunia, coś się w nim rusza. To żyje. To chyba mały smok, który może się wykluć w każdej chwili. Stork chyba wiedział, że tak się stanie, bo mówił, żeby nie rozbijać jajka. Szkoda, by smoczka poświęcić na eliksir. Szkoda? W tym jaju jest stworzenie, które zniszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Nie może przeżyć, bo spali cały zamek w popiół.
Powaliło cię, wykuluje się małe piskle. Nie od razu będzie zjać ogniem i zjadać ludzi. Co ty na to, żeby rozbić skrupę? Nawet mi się nie waż tego robić, szaleńcze. Zginiesz od tego od jego płomieni. Jeśli nie chcesz ryzykować spalenia, nie otrzymujesz nagrody po ogłoszeniu. Okej. Okej. Jajo. Zera nie chce, żebyśmy otwierali jaja, bo się spaliły. Zaś tam chciałbym, żebyśmy weszli w iluzję ognia, która nie jest iluzją, bo strzeliłem w nią lodem i zadałem obrażeń 1. Czyli to istnieje. Zera chce, żebym zginął? Chce. To czemu nie chce, żebym otworzył jaja? Już tak nie mam pojęcia. Otwórz. Zginę? Nie. Mam przyzwańca. I jestem zadowolony. Mam małego smoczka. Jak tu nie kochać tej gry? Cześć, smoczku. Będziesz ział ogniem? Zaraz zobaczymy. Już cię lubię. Chodź, idziemy. Jak tyś to zrobił? Przeleciałeś przez... ziemię. Patrz, co znalazłem. Jajko pękło. W środku był mały smok. Głupi, ja mówić, nie zbić jajko. Ty nie dostać nagroda. No sorry, no. Ale mam smoczkę. Patrz, jaki fajny. Chodź, idziemy, smoczku. Będziesz zabijał. Strzelaj, strzelaj. Uwielbiam cię. Jesteś bardziej przydatny niż żabalon. Smoczku! Mamy problem. Smoczku, czemu go nie widziałeś? Teraz latam ze smokiem. Mam to już gdzieś. To chyba będzie mój ulubiony przyzwaniec. Kasiorka. Kasiorka, pochodnia, okej. Okay. Włożysz. Ura. Okej. Okay. Wal z ognia! Wal ogniem! Dobrze, że mnie nie trafia. Ale fajnie, mam smoczka. A tu co jest? O, właśnie, ciebie potrzebowałem. Rozwalić ich wszystkich? Mam nadzieję, że tak. Bo nie lubię, jak mi kradną kasiory. Znaczy... nie kasiorę, tylko biorą... Gin! Gin! Jest. Ile on dał mi złota? Nie wiem. W sumie nie wiem. Dobra. Jesteśmy tutaj. Okej, jeszcze jest jedna. Brama. Dobra. To sobie odblokujemy to i na dzisiaj to koniec będzie. Tego to ja se... Tam na górze strzelaj. No, tych. Zabij. Musisz popracować nad celnością. Ładnie, smoczku, ładnie. Połowę. Nie no. Połowę świata w zamku, fajnie. Oko wrony. Będzie co robić za eliksiry. Dobra. Nie widziałeś tego. Tego też, smoczku, nie widziałeś.
sumie kopsnij się, otwórz tam mi skrzyneczkę i wróć. Same fajne topory. Dobra, teraz na dół. Okej. Okay. Dobra, to tam dalej pójdziemy później. A zanim to zrobimy, to chcę zobaczyć jeszcze jedno miejsce. I zakończymy już... już na dzisiaj sesję. Bo jestem ciekaw, co jest tam po lewej. Jesteśmy niezniszczalni. Chyba, że... aha, ta droga będzie tylko przez górę, tak? Aha. Dobra, czyli to tyle. Chyba, że jeszcze można było się dostać... tak, tamtą, drugą stronę. Smoczku! Ratuj! Odwróciły się specjalnie, nie? Nowy poziom, jest! Więcej życia! I... karta postaci posiada nowe zdolności. I album se zagrał serio w takiego papierowego RPG-a. Jak tam na końcu, to znaczy na początku się losuje te zdolności i wszystko. Oj, strasznie. Jakoś się na to. Okej. Okay. Smoczku, bo widzisz go tam? Strzelisz czy nie strzelisz? To strzel tam! Chodźmy po to. Aha. Dobra. Gryzłeś smoczka. I smoczek cię zabił. No to teraz z tym smoczkiem to ja nic nie muszę robić, tylko go ubezpieczać. Weźcie esencji. Oczywiście. Dobrze też, że ja nie trafię smoczka. Okej. Teraz tego. O, i to tyle, nie? Aha! To jest taka droga na skróty. Tu jest popka? Nie. Pika. Szybkość wolniejsza, ale mocniejsza. Muszę wpakować trochę w pikę chyba. W sumie każda broń tu się przydaje. Każda na jedno... na jego potwora. Okej. Okay. No to luz, teraz już tylko... nam zostaje. Ciekawe, dokąd jest ta droga tu. Co ona... się prowadzą. To od nogi. Dobra, to teraz już tylko w górę pójść. Pewnie tam znajdziemy strażnika. Chcę... w kolejnym odcinku to wszystko... posprawdzamy. I tyle. Sprawdzimy, myślę, że przez dwa odcinki będziemy teraz sprawdzać resztę i wykonywać zadania. I może jeszcze zabijemy też strażnika, jak się uda. No tak z dwa odcinki zawsze na jeden teren. Dwa, trzy odcinki góra. Trzeci zwykle będzie chyba taki podzielony na dokończenie w danym regionie walki, tam pewnie ze strażnikiem już tylko i co? No i ten. Co tu jest? O! Zwój. O, trzy zwoje eliminacji. Będziemy ich wykorzystywać. Tam pójdę w końcu. Kiedyś tam pójdę na dół. W sumie chodźmy teraz to. To dobijemy, bo około gram godziny.
Nie wiem, czy coś będę chciał, czy nie. W sumie cały czas coś gadam. Może nie mądrze, ale coś mówię, to zostawimy. I tak jak mówiłem, to dwa odcinki zawsze na jeden teren, trzeci taki już połączony z początkiem zwiedzania innego. Tak myślę, że to będzie wyglądać. Okej. Musimy zejść tu, tak? Tak, dokładnie tu. Czyli teraz idziemy w dół. Uwaga, smoczku, tu jest papka, widzisz? Nie, dasz radę wziąć. Dzięki. Nawet nie zdążyłem się zamachnąć. Dobra, pójdziemy tędy. No na tych wcześniejszych poziomach to ze smoczkiem i z tym, co teraz mam, to jest to niezniszczalne. Ciekawe, ile punktów za nich dostaję wszystkich. Wow. Dobra. Zwój. Potrzebujemy... ciebie. Poczywamy? Stójcie, może jestem ślepy. Gdzieś tu po prostu muszę zapalić tu pochodnie. Jest? Nie ma. Okej. To palimy. Zapalam wszystkie pochodnie i lampy w pomieszczeniu. Dajesz. Gdzie jest to? Okej. Ha. Czyli... nie! Biedny smoczku. Poważnie. Był na dole tunel, którego nie zauważyłem przez tyle czasu. Dobra, trudno. I tak tych zwojów chyba inaczej nie użyję, bo wolę samemu pójść i sprawdzić wszystko, niż właśnie tak czarować. Czarowanie tak w ostateczności. Jak? Jeszcze mnie trafił. Czarowanie w ostateczności, jak właśnie tak tutaj będę ślepy i nie myślał, jak przejść. Gdzie tu pułapka? Nie. Młot. Jakiś fajny? No, kiedyś może był. Dobra. Ura. Cały dolny zamek odkryty. I się cieszę. Dobra. Czyli to tyle, myślę. Odkryliśmy tu wszystko. Dalej będziemy zmierzać w kolejnych odcinkach, by dotrzeć do Harnakona. To ja dziękuję, że dotrwaliście do końca. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć.